Czy Ethereum ma większy potencjał od Bitcoina? Witajcie świadomi inwestorzy w kolejnym odcinku z cyklu o inwestowaniu. Dzisiaj coś specjalnego dla miłośników kryptowalut. Zastanowimy się wspólnie nad potencjałem, który drzemie w Ethereum, czyli uwaga, drugiej największej kryptowalucie zaraz po Bitcoinie. Jak ten potencjał na tle Bitcoina może tutaj wyglądać na obecnym etapie cyklu, którym znajdujemy się obecnie i która z tych dwóch kryptowalut może zapewnić Wam potencjalnie wyższe wzrosty. Jednak jak zwykle na koniec mam dla Was coś ekstra, czyli ekstra temat. Kolejne zakupy do kryptoportfela, także koniecznie zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto zobaczyć, jaka kolejna kryptowaluta zasiliła mój portfel. No i oczywiście pamiętajcie, że wszystko, co tutaj widzicie i słyszycie, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, nie jest to porada inwestycyjna. Dajcie jeszcze łapkę w górę na zachętę, suba, żebyście nie ominęli żadnych nowości. A naprawdę warto, ponieważ obecnie jesteśmy na kluczowym etapie na rynku kryptowalut, a ja już nie przedłużając przechodzę do odcinka i pierwszego tematu. Zaczynam odliczanie. 3, 2, 1, startujemy! Zanim przejdę do samego Ethereum, jeszcze pora na początek na dosłownie krótkie wprowadzenie. Pokażę Wam, jak na CoinMarketCap.gecko zachowywało się czołowe top 30 największych kryptowalut w tym tygodniu. Jak widzicie, większość kryptowalut, jeśli chodzi o notowania w przeciągu tygodnia na plusach, świeci się nam na kolorze zielonym. A to wszystko po obniżkach stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych przez Fed. No i ten Fed w końcu obniżył stopy procentowe po dłuższym czasie, gdzie te stopy procentowe były utrzymywane. No zdecydowano się na mocny krok, nawet niektórzy tutaj piszą na Baronsie, na portalu Barons, że olbrzymia obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych, którą jeszcze wcześniej no, mało inwestorów zakładało, czy też brało w ciemno. No i na pewno mówi się, że kluczowe 6 miesięcy będzie dla inwestorów, jeśli chodzi o rynki takie bardziej ryzykowne, jak giełda, czy też rynek kryptowalut. Oczywiście uskrzydliło to zarówno Ethereum, jak i Bitcoina. Możecie zobaczyć na samym początku, zobaczmy Bitcoina zaraz po tej decyzji 18. Od 18 zaledwie, zobaczcie, do 20 mamy wzrosty rzędu, to jest ponad 8%, gdy sobie weźmiemy tą świeczkę jeszcze tutaj z 18, ten cień dolny, no to jest to 8,30, jakby nie patrzeć, 8,30 na chwilę obecną, około 7% jeśli chodzi o Bitcoina, jeśli chodzi o same Ethereum, możecie zobaczyć, w przeciągu zaledwie od 18 do 21 września to Ethereum zrobiło 15%, dlatego mamy tutaj w wskaźniku 6,6% w przeciągu tygodnia, ponieważ wcześniej, jak możecie zobaczyć na tym wykresie, bardzo mocno Ethereum traciło, ponieważ Ethereum, możecie zobaczyć, spadło nawet w granicę 2000, zobaczcie, od 15 do 17, czyli w zaledwie 2 dni Ethereum spadło nam znacząco, to nie jest Bitcoin, tylko o to mi chodziło, o Ethereum, spadło nam znacząco, zobaczcie, od 13, przepraszam, września, jak sobie weźmiemy taki wykres i to jest jeszcze przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej w Stanach Zjednoczonych, zobaczmy, mieliśmy prawie 9% wzrost, także to wszystko pokazuje, jak mocno ta sytuacja w Stanach Zjednoczonych wpłynęła na rynek kryptowalut, dlatego zawsze Was zachęcam, żebyście nie tylko patrzyli na rynek kryptowalut, ale i również to, co jest za rynkiem kryptowalut, czyli na informacje w największej gospodarce świata, jeśli chodzi o Fed, czy też makroekonomiczne informacje. Oczywiście to, co dzieje się na giełdach, też może mieć później odzwierciedlenie na rynku kryptowalut.
No i ja już przechodzę do CoinMarketCap Gecko, czyli krótkie dosłownie podsumowanie tego, jak radziło sobie top 30 w przeciągu tego tygodnia. Dodam tylko, że kapitalizacja rynkowa na chwilę obecną, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, wynosi 2,29 bilionów dolarów i tam mamy spadek o 1,4%. Dominacja Bitcoina utrzymuje się na poziomie 50%, w tym momencie wynosi 54,1%. Sam Bitcoin w przeciągu tygodnia rośnie w granicach 5% i jest w tym momencie notowany jak 62 656 dolarów trzeba zapłacić za jednego Bitcoina. Ethereum już na poziomie po ostatnich wzrostach, których Wam pokazałem, prawie 15% w zaledwie krótkim czasie, 2578 dolarów. Dalej Binance Coin 581 dolarów, prawie 4% w przeciągu 7 dni, Solana po 6% wzrostach 144 dolary, dalej XRP nieznacznie, niecałe 0,5% i w granicach 0,60 centów. Dalej z kryptowalut Avalanche 8,6% rośnie, VET 6,7%, Bitcoin Cash 3,5%, Litecoin 3,6%, NIR Protocol 6,1%, 6,7% Wrap i możecie zobaczyć dalej, zobaczcie, mimo że rynek rośnie, no to Kaspa traci 6,2%. I jak możecie zobaczyć już na 24-godzinowym okresie zaczynają się minusy, czyli po prostu te dane ze Stanów Zjednoczonych już zadziałały. No i powoli rynek kryptowalut zaczyna wracać do swoich wycen. A jeśli chodzi o największych wygranych w przeciągu tygodnia, BitSensor 41%. Czy SUI 38%, dalej Phantom 25%, czy też Aptos w przeciągu 24 godzin najwięcej właśnie rośnie BitSensor. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, a ja już przechodzę do Ethereum i tego pytania, tego odcinka zastanowimy się, czy kryptowaluta Ethereum ma potencjał, żeby przegonić króla kryptowalut, czyli Bitcoina. Czy Ethereum ma większy potencjał od Bitcoina, czyli pora na temat tego odcinka. Na samym początku krótkie wprowadzenie dla tych z Was, co być może nie wiedzą, czym jest tak naprawdę Ethereum i jak działa. Na samym początku warto podkreślić, że sieć czy też kryptowaluta Ethereum została stworzona w 2013 roku w opisanym white paperze opublikowanym przez Vitalika Buterina, który zaprogramował czy zaprojektował główne uruchomienie kodu Ethereum, które powstało. No, Ethereum jest tak zwanym rozproszonym, zdecentralizowane aplikacje, także smart tak zwane kontrakty, które w ten sposób funkcjonuje sieć Ethereum. No i po prostu jest to sieć ERC20 w 2015 roku. Jak możecie zobaczyć tutaj na grafice, Vitalik Buterin uruchomił kryptowalutę Ethereum i zasilił zespół deweloperów. Ethereum był drugim blockchainem lub technologią rozproszenia rejestru DLT, a w skrócie prościej postaram się wytłumaczyć Wam. Chodziło o to, że Ethereum dostarczało platformy dla zdecentralizowanych aplikacji opartych o inteligentne kontrakty bez czasu przestoju, oszustw czy ingerencji osób trzecich, czyli po prostu zdecentralizowane, oparte na blockchainie zarządzanie umowami typu open source wykorzystujące funkcjonalność inteligentnych kontraktów. I prosty przykład, jeśli ja Wam zlecę jakąś pracę i za pomocą takiego smart kontraktu mamy zapisane pewne ustalenia,
No to wy po wykonaniu tej pracy dostajecie takie wynagrodzenie. Smart kontrakt uruchamia takie środki, gdzie nie ma po prostu tej osoby trzeciej, osoby tej drugiej, która może nie wypłacić wam takie wynagrodzenie. Także tego rodzaju przełom technologiczny czy rozwiązanie może być wykorzystywane, już jest zapewne w różnych branżach, nie tylko sektor gamingowy, ale i również bankowy i tak dalej. To funkcjonalność umożliwia Ethereum. Także jeśli chodzi o samo Ethereum, też jest oparte o open source, czyli wszystkie transakcje są po prostu transparentne, funkcjonalność inteligentnych kontraktów, tak jak mówiłem, tak samo bardzo fajna rzecz, która też bardzo mocno tutaj wpłynęła na to, że dużo deweloperów wykorzystuje sieć Ethereum, poprawia też od czasów po prostu rozpoczęcia, czy też uruchomienia samego systemu Ethereum przeszło ono kilka aktualizacji, aby poprawić skalowalność, bezpieczeństwo. No i najważniejszą chyba aktualizacją była ta Ethereum 2.0, co możecie zobaczyć tutaj, czyli po prostu przejście z Proof of Work na Proof of Stake. Była to duża aktualizacja, która zakończyła się w roku 2022 we wrześniu. No i była tutaj przełomem, ponieważ po pierwsze przyspieszyła tempo transakcji w sieci, zwiększyła skalowalność sieci, przede wszystkim bezpieczeństwo, zwiększyła bezpieczeństwo sieci. No i na pewno jednym z argumentów jest to, że jeśli przechodzimy na Proof of Stake, no to przyjazność dla środowiska, ponieważ nie ma tych tak zwanych górników, którzy muszą przez duże zasoby energetyczne utrzymywać tą sieć. Jest ona utrzymywana przez tak zwanych walidatorów, czyli osoby, które są wynagradzane za to, że po prostu działają na zdecentralizowane sieci komputerów zwanych węzłami. No i po prostu, żeby być takim walidatorem, trzeba było przynajmniej wcześniej posiadać 32 etery. Także tak pokrótce wygląda historia samego Ethereum. Dlatego według mojej opinii jest to jedna z najważniejszych kryptowalut, która ma na pewno duże szanse na to, żeby nawet w roku 2025 być dużym hedżem, nawet porównywalnym z Bitcoinem, o czym za chwilę wam opowiem. Czy Ethereum ma większy potencjał od Bitcoina, czyli temat tego odcinka, i za chwilę podam wam argumenty, dlaczego ja jestem za projektem Ethereum, dlaczego uważam, że ten projekt ma no na pewno większe szanse wzrostu niż Bitcoin na obecnym etapie cyklu, na którym się znajdujemy. No po pierwsze, na pewno ze względu na jego innowacyjność, czyli CEO Vitalika Buterina, tym bardziej pokazuje to, jak projekt się rozwija w czasie, jaką też cieszy się społecznością i popularnością wśród deweloperów. I tu możecie zobaczyć, że Vitalik Buterin przedstawia zarys kolejnej dekady Ethereum na token 2049 w Singapurze. I tu możecie zobaczyć, że sam Buterin przyznał, że kryptowaluty wiązały się już z wyzwaniami, ale zauważył postęp Ethereum w obniżaniu opłat, skracaniu czasu potwierdzenia i poprawianiu doświadczeń użytkowników. Czyli tym, o czym pokazywałem i mówiłem wcześniej, czyli po prostu z przejściem z Proof of Work na Proof of Stake, czyli nic innego jak Ethereum 2.0. No i tutaj na tej konferencji Vitalik Buterin mówił o kolejnej rzeczy, którą warto jest poprawić, a dokładnie są to tradycyjne modele zabezpieczeń. Sugeruje on, że warto byłoby pomyśleć nad portfelami, które mają wiele podpisów, czyli tak jak wy jakąś tokena wysyłacie choćby na MetaMaska, musicie tam go podpisać, czyli
Zautoryzować taki przelew to jest też zatwierdzane i dzięki temu macie większe bezpieczeństwo. No i według mnie największą zaletą sieci Ethereum jest jej CEO, który podkreśla znaczenie kluczowości bezpieczeństwa funduszy użytkowników, czyli waszego bezpieczeństwa, żeby wasze środki były po prostu bezpieczne. Druga rzecz, która według mnie jest bardzo istotna, to jeśli spojrzymy sobie na wykres czy też cenę Ethereum w ostatnim czasie, no to tu możemy zobaczyć znaczną przecenę zaledwie, jeśli porównamy sobie okres od 27 maja do 6 września, no to tutaj możecie zobaczyć, że w tym momencie obserwujemy aż 45% przecenę, czyli jak idziemy choćby do supermarketu, widzimy takie okazje, no to zastanówcie się, czy wy taką okazję byście wykorzystali, żeby kupić waszą, nie wiem, ulubioną jakąś rzecz, jak buty, ciuchy, bluzy, kurtki i tak dalej. Czy wy taki produkt przeceniony byście kupili? No niestety na rynkach tradycyjnych jest tutaj to odmienne, gdy mamy przeceny, większość ludzi kupować się boi. No i jeśli chodzi o same predykcje do Ethereum w najbliższym czasie, no to samo Ethereum tutaj na samej sieci, dlaczego wzrosła ta cena w granicach 15% w ostatnim tygodniu? No na pewno przez to, że analityk podkreśla, że mamy tutaj większe zainteresowanie na samej sieci Ethereum. TVL Ethereum wzrasta o 4 miliardy dolarów w ciągu zaledwie 4 godzin. To możecie zobaczyć tutaj na tym wykresie. No i sama cena wybija się w górę, celując w okolice 2,8 tysięcy dolarów. Mówi się, że według tutaj analityka ETH Weekly wygląda niesamowicie, jeśli chodzi o cenę, która wyraźnie znajduje się w obszarze popytu. Jeśli cena może powrócić powyżej 2750 dolarów, to moim zdaniem jest to absolutna rzeczywistość, żeby zainwestować wszystko w Ethereum. I tu pokazuję ten ruch, który możemy mieć w najbliższym czasie, czyli cofnięcie na Ethereum, korekta i później wybicie w rejony 2800 dolarów. Czyli jeśli sobie zobaczymy tutaj takiego Bitcoina, który jest w tym momencie na 62 tysiące dolarów, no to krótkie porównanie, no z takiego 26 tysięcy dolarów, jakbyśmy wyciągnęli jakimś cudem 1,5%, no to byłoby 50%, byłoby zapewne super osiągnięciem, jakieś 40 nawet procent, 50, no to według mnie jedyne, co tak naprawdę możecie wycisnąć, patrząc po samym Ethereum, które po ostatnich wzrostach, jeśli ktoś w granicach 2000 dolarów kupił, w tym momencie zobaczcie, jesteśmy na około 50% od ostatniego szczytu maksymalnego ATH 4887 dolarów, więc jeśli sobie obliczymy, że mamy w tym momencie średnią cenę zakupu na poziomie choćby 2000 dolarów, co nie jest jakimś zapewne większym osiągnięciem na Ethereum, no to licząc, że cena Ethereum no właśnie dobrnie gdzie, no choćby tutaj, jak możecie zaraz zobaczyć według artykułu, dajcie mi chwilę, dokopię się, no licząc choćby tutaj cenę, która tokena może dobnąć w granicę 6 tysięcy dolarów za jedno Ethereum, no to macie razy 3 praktycznie, dlatego według mojej opinii na obecnym etapie cyklu, na którym się znajdujemy, Ethereum jest bardziej atrakcyjne. Dodatkowo, gdy spojrzymy na predykcję Ethereum, na społeczność, jaką ma, na to, że Ethereum ETF-y już powstały, czyli to zagrożenie dla Ethereum, że zostanie uznane jako papier wartościowy i te zawirowania, które były wcześniej, już są po prostu nieaktualne. No dodatkowo mówi się, że prognoza dla Ethereum w najbliższym czasie
jest dość mocna, ponieważ niektórzy przewidują w granicach 30 tysięcy dolarów. Według Vanega prognozują cenę Ethereum na 22 tysiące dolarów do 2030 roku. No i cenę ETH, która może potencjalnie osiągnąć 14 tysięcy dolarów do roku, uwaga, 2025. Ale przestrzegam, żeby na takie prognozy patrzeć z przymrużeniem oka. Moim zdaniem, jeśli za taki Ethereum będziemy mieli w granicach 6 tysięcy, to nie jest powiedziane, że do tych 6 tysięcy na pewno dobrniemy. No to po prostu według mnie będzie to na pewno ciekawa opcja spieniężenia. No i po prostu nie każdy z Was sobie odpowie, inwestując, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, czy posiada lepsze alternatywy. Także według mnie na pewno przejście na Ethereum 2.0, na pewno to, że Ethereum jest bardziej skalowalne, szybsze, duża liczba deweloperów, duża liczba wyznawców, jeśli chodzi o samo Ethereum. No i druga z największych, czy też najważniejszych kryptowalut, która posiada kapitalizację, uwaga, ponad 300 miliardów dolarów. Dalej możecie zobaczyć, jest Tether 119 i dalej zobaczcie, daleko, daleko nic, dopiero Binance, także zobaczcie, 300 miliardów dolarów, potężna kapitalizacja, potężne często też wolumeny na Ethereum, użytkowa sieć, na której działają deweloperzy, zarówno programujący aplikacje do finansów, do gier, do zbiórek różnych również wykorzystywany jest Ethereum. No i według mnie innowacyjna sieć, która może tylko w najbliższym czasie zyskiwać. Czy zyska aż tak mocno i osiągnie 22 tysiące dolarów do roku 2030? Oczywiście się przekonamy. Czas pokaże, jednak według mnie jeden z najlepszych, bezpiecznych aktywów względem potencjalnego poziomu ryzyka do nagrody. Czy Ethereum ma większy potencjał od Bitcoina? Myślę, że ten temat wyjaśniłem. Pora przejść za chwilę do samego Bitcoina i powiedzieć Wam, co ja uważam o największej kryptowalucie. No i na samym początku dodam i tutaj zastrzegę dla większości z Was, że to, że ja powiedziałem, że Ethereum ma większe predyspozycje do tego, żeby osiągnąć wyższe wzrosty na ostatnim etapie hossy, na którym obecnie się znajdujemy, to nie oznacza, że Wy musicie się pakować 100% w Ethereum, czy też przestać inwestować w Bitcoina i od razu swój kapitał transferować w Ethereum. Pamiętajcie, żeby dokonywać własnej analizy, pamiętajcie, żeby być zgodnym z własną strategią i przede wszystkim z samym sobą. To, co ja pokazuję, pamiętajcie, to są tylko i wyłącznie moje predykcje tego, jak ja postrzegam rynek według swojego doświadczenia, ponieważ już jestem kilka lat na tym rynku, także ja dzielę się z Wami moją opinią, nie mówię, że też Wy w ten sposób musicie konstruować swój portfel. Jeśli chodzi o samego Bitcoina, uważam, że jest to aktywo, które zawsze będę starał się posiadać w swoim portfelu, ponieważ on częściowo te rzeczy z altcoinami, które widzicie, dużych spadków, ponieważ często te korekty jeszcze mogą występować na rynku kryptowalut, jest w stanie Wam zamortyzować, dlatego ważne, żeby nie posiadać po prostu w 100% portfela skonstruowanego z altcoinów, ponieważ możecie czasem mocno oberwać. Ważne, żeby się dywersyfikować, dlatego też na pewno Bitcoin jest i będzie w moim portfelu. Jeśli chodzi o same predykcje dotyczące Bitcoina, mówi się o granicach od 90 do nawet 150 tysięcy dolarów. Według Business Insider możecie zobaczyć, że Bitcoin może osiągnąć nawet 100 tysięcy dolarów do roku 2025. Z Business Insider kolejna osoba, inwestor przewiduje, że Bitcoin może osiągnąć nawet wartość 150 tysięcy dolarów do końca 2025 roku.
Ważne, żeby każdy z Was te predykcje brał z przymrużeniem oka, dopasowywał strategię pod siebie i stopniowo wychodził z tego rynku, bo to, że ja Wam powiedziałem, że Ethereum potencjalnie może osiągnąć nawet 6000 dolarów, nie oznacza, że będę czekał do tych 6000 dolarów 100% kapitału, ponieważ ja stopniowo będę po prostu realizował zyski. No i też Wam radzę taką strategię, dzięki czemu nie będziecie później, nie zostaniecie z tokenem na kolejną hossę i przegapicie czas, gdzie tak naprawdę mogliście zarobić duże pieniądze. Kolejne zakupy do kryptoportfela, czyli temat, ekstra temat na sam koniec, coś czego żaden miłośnik rynku kryptowalut nie może ominąć. Pokażę Wam jaką kryptowalutę dorzuciłem do swojego portfela i oczywiście omówię szczegóły. Tutaj macie wpis na Twitterze, który zamieściłem, że wjechały kolejne zakupy do kryptoportfela. Postanowiłem skorzystać z ponad 40% przeceny na Ethereum, co widzicie oczywiście na wykresie tutaj przed sobą, 40% zjazdu zaledwie od maja do września. No i tym razem wleciało kolejne trochę Ethereum, jak możecie zobaczyć, 100 dolarów raptem, ponieważ spodziewam się, że jeszcze gdzieś po drodze do tego października może być jakaś korekta na Ethereum, no i wtedy też na pewno będę chciał częściowo z tego korzystać, także Ethereum w tym momencie, jak możecie zobaczyć, w moim portfelu jest to o ponad 50% stanowi. Oczywiście nie jest to cały portfel, ponieważ część rzeczy, które stake'uję, nie jestem w stanie na chwilę obecną tutaj wrzucić do tego portfela, ponieważ oprócz Ethereum, Bitcoina, XRP, ETC czy też Arbitrum i Solany posiadam również Matica, czy też posiadam również Kronosa, ale ze względu, że jest to pula stake'owa, nie jestem w stanie Wam to tutaj tego pokazać. W każdym bądź razie samo Ethereum stanowi ponad czy około 50% mojego portfela i samo BTC jest to około 22%. Tak wyglądają wartości, jeśli chodzi o portfel na końcówkę 2024. U mnie jest to portfel, który nie brałem kredytu na żadną z tych rzeczy. Jest to portfel, który w 100% jestem w stanie brać ryzyko na klatę, ponieważ nie są to środki niezbędne do mojego funkcjonowania. To warte, żeby każdy z Was zrozumiał. Pamiętajcie, że kryptowaluty to nie tylko szybkie wzrosty, ale i również duże dramaty. Wielu ludzi, którzy zapożyczali się, później nie wytrzymywali psychicznie tej presji i sprzedawali na dołkach, zamiast spokojnie czekać i akumulować. Czyli według mnie chyba jedna z lepszych strategii na rynku kryptowalut to po prostu comiesięczne zakupy DCA, dzięki czemu nie jesteście poddani dużej presji i możecie kupować stopniowo i pomnażać swój kapitał, a później okazuje się, że i tak wasza strategia byłaby lepsza niż kupowanie potencjalnych dołków, które według mojej opinii są ciężkie, ponieważ rynek kryptowalut często jest bardzo mocno nieprzewidywalny. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zakupy. Kolejne zakupy dorzuciłem do swojego portfela, o czym oczywiście poinformowałem na Twitterze. Zapraszam, zachęcam Was gorąco serdecznie, żebyście śledzili rzeczy, które dodaję na Twitterze na bieżąco. Również na Facebooku, tak jak choćby ostatnią obniżkę 100%. Gorąco Was zachęcam, żebyście śledzili social media. W linku oczywiście do tego filmu będą wszystkie te social media podane, także dajcie znać, czy ten odcinek Wam się podobał, czy ta tematyka Was interesuje, czy chcecie więcej tego rodzaju filmów. Jeśli oczywiście odcinek Wam się podobał, zostawcie informację, koniecznie łapka w górę, suba, tak żeby nie przegapić żadnej ważnej informacji na rynku kryptowalut. Ja Wam już pięknie serdecznie dziękuję, niech moc będzie z Wami, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!